Hej, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i witam was w takim dosyć nietypowym czymś, czego jeszcze u mnie na kanale nie było, a tym bardziej wydaje mi się, że nie było na polskim YouTubie, ponieważ jest to rysowanie YouTuberów w Simsach 4, tym bardziej rysowanie seksmasterki, czyli osoby no dosyć kontrowersyjnej, Anieli Bogusz, nie wiem z której strony ją znacie, ale no... Jest to dosyć osoba kontrowersyjna, no i właśnie może powiem wam na początku, jak ja wpadłem w ogóle na ten, na pomysł, bo w sumie pomysł nie jest mój, pomysł jest z angielskiego YouTube'a, nagrały go dwie dziewczyny, do których linki macie w opisie, które rysowały właśnie YouTuberów, tak mówię, patrzę, tytuł rysowania YouTuberów w Simsach 4, mówię takie, co, pewnie jakieś głupoty w kasie znowu, a tu nagle nie, okazuje się, że to po prostu jest rysowanie jako YouTuberów na trawie w Simsach i ja mówię, nie no kurde, jak takie coś istnieje, to ja muszę to po prostu zrobić, bo mi się to bardzo strasznie spodobało i ruszyłem w bieg do pobierania modów z różnymi kolorami, no i tak właśnie nadszedł pomysł na seksmasterkę. Co prawda, ja nie jestem osobą, która, no że tak powiem, potrafi rysować, ma w ogóle jakiekolwiek umiejętności artystyczne i plastyczne, więc nie mam tego w rzeczywistości, nie mam też tego w Simsach, dlatego no wyszło to średnio, bym powiedział, takie no 5 na 10 wyszło, ale postanowiłem i tak się z wami podzielić, bo uznałem, że to jest fajna zabawa i wy też możecie to sobie narysować i się podzielić tym po prostu ze mną i tak dalej. I też to jest całkiem fajny pomysł, dlatego no mówię, a co, narysuję sobie, co z tego? Czy tylko muszą rysować osoby, które mają talent plastyczny? Nie. Więc ja mówię, dobra, zasiadam do nagrywania, no i wieczorem po prostu sobie nagrałem i byłem po prostu... świetnie się bawiłem przy tym. Co prawda było sporo rzeczy, które musiałem poprawić i tak dalej i wyszło mi nawet sporo minut, bo wyszło mi aż 11 minut z rysowania samego, takiego już troszeczkę przyspieszonego, bo to, o Jezu, ale wam zapierdziałem krzesłem najgorzej, ale ja się lubię turlać na krześle. Więc wam po prostu to nagrałem i bawiłem się świetnie, więc mówię, nie no, muszę wam to pokazać, bo po prostu to było śmieszne, Boże, właśnie widzicie, jakie nos robię, no to jest tragedia po prostu. I narysowałem takie coś i postanowiłem, że to jest po prostu świetna zabawa, więc zachęcam was też do narysowania takiego czegoś, do pobierania trawy różnokolorowej. Wpiszcie sobie na przykład na Lanie CC Finds, czyli mojej ulubionej stronie z modami, wpiszcie tam, wejdźcie w obiekty budowania i terrain colors, coś takiego, i tam macie wiele, wiele kolorów traw, więc możecie sobie rysować i jakbyście narysowali na przykład seksmasterkę, może dam wam nawet takie wyzwanie, jeżeli ktoś z was narysuje seksmasterkę w Simsach 4 za pomocą traw, to niech wyśle mi na przykład, niech wejdzie na grupę i niech wejdzie pod post, który będzie do tego dostępny i po prostu pokażę, jak ty narysowałeś albo narysowałaś seksmasterkę. Może macie lepszy, wiecie, no, talent plastyczny niż ja i po prostu wydacie radę to zrobić lepiej, więc wejdźcie na post na grupę albo wstawcie zdjęcie na Instagrama pod hashtagiem Kosmo Rysuje, na przykład o, Kosmo Rysuje, gdzieś wam tutaj może na ekranie napiszę i wtedy to będzie dosyć ciekawa opcja. No, wydaje mi się, że fajnie byłoby, jakbyście się też dołączyli tak do tego i ze mną po prostu też porysowali troszeczkę, to nie jest dobra opcja, nie? Jakbyśmy się tak, wiecie, włączyli i wtedy na przykład jakby mi się coś spodobało, jeżeli by się wam spodobało takie rysowanie innych youtuberów, innych osób znanych po prostu, może celebrytów bym powiedział, kurde, nawet nie wiem, to byśmy mogli w sumie robić to częściej i na przykład w następnym odcinku, gdy mi się któraś z waszych prac spodobała, to wstawiłbym ją na początku albo gdzieś na końcu odcinka. Czy to nie jest dobra opcja? Kurde, jakby wam się to spodobało, to ja bym był zadowolony. W ogóle zobaczcie, jakie ustaje tu zrobiłem, no tragiczne, ale ja to naprawię. Także ja, no kurde, to jest fajna opcja. Może ja nie jestem super rysownikiem, ale chociaż wy wykażecie się, można powiedzieć, w tym, wtedy to by było dobre. Jak wy byście też mi pokazywali swoje dzieła, kurcze, nie sądzicie? To jest dobra opcja, mi się podoba. Także jeżeli zechcecie po prostu coś porysować ze mną, się pobawić w takie no tutaj rzeczy, niekoniecznie musicie być, jak wiecie, utalentowani, bo ja też nie jestem w tym akurat wymiarze, w tej dziedzinie jakby utalentowany, zdecydowanie lepiej wychodzą mi niektóre rzeczy po prostu inne, ale jeżeli byście chcieli też sobie porysować i po prostu pobawić się ze mną, bo pamiętajcie, to jest zabawa, to nie musi wyglądać idealnie, ślicznie, pięknie, nie każdy jest po prostu talentem w każdej dziedzinie, wiadomo, dlatego zabawmy się razem, jak to brzmi, i po prostu
Też wyślijcie mi właśnie swoją wersję seksmasterki i napiszcie, kogo chcecie, żebym narysował. To może być tak naprawdę każdy youtuber, celebryta, nie wiem, no wszystko, co się tak naprawdę da. To możecie mi proponować. Jeżeli będę w stanie, to narysuję, jeżeli to będzie miało dużo lajków i jeżeli wam się ogólnie spodoba takie coś, bo to jest będzie pierwszy odcinek takiej serii śmiesznej, w której pokazuję swoje beztalencie. Także mam nadzieję, że wam się spodoba, jeżeli robię z siebie pośmiewisko bardzo straszne i będziecie, no właśnie mówię, tak włączali się w to tak jakby ze mną. Także zobaczcie, w ogóle tutaj starałem się cieniować, starałem się robić różne dziwne, głupie rzeczy, żeby to wyglądało lepiej. Ale ona, jak teraz na to patrzę, to ona ma krzywą twarz już od początku. Widzicie wy to? No niestety jest... ogólnie słabo, tu w ogóle ja chciałem kości policzkowe narysować, to wyglądało strasznie. Ja pierdzielę. Mam wrażenie, że bardzo strasznie bijecie teraz po głowie i macie facepalma, jak widzicie to, co ja rysowałem, ale jest chociaż śmiesznie po prostu. No i uznałem, że taki pomysł jest bardzo, bardzo śmiechowy. Tutaj starałem się jej narysować jakieś, wiecie, że włosy ma niby jakieś tam kształty mają i tak dalej, ale jestem strasznie słaby w rysowaniu. No, nie da się tego ukryć i każdy to widzi, każdy to wie. Nigdy nie byłem dobry z plastyki ani z takich innych rzeczy. Z reguły rysował ktoś za mnie, bo kogoś tego poprosiłem, a ja na przykład zrobiłem za to coś innego tej osobie. I wtedy tak to wyglądało, a jak ja już rysowałem, no to wychodziło to źle, więc nie ma to ukrywać, no jestem słabym rysownikiem, ale jeżeli wam się podoba, to możecie mnie zawsze podbudować w komentarzach i napisać, że dobrze mi wyszło, że lepiej byście nie zrobili, to wtedy ja oczywiście będę bardzo szczęśliwy. Nadal nie mogę na to po prostu patrzeć. No i tak to wygląda. Ogólnie seksmasterka to jest dosyć kontrowersyjna, dosyć bardzo kontrowersyjna osoba, ale pamiętajcie, że to tylko taki charakter stworzony na potrzeby, no cóż... zysku, zgaduję. I fajnie to działa. Jeżeli seksmasterka umie to robić, jej to wychodzi, to czemu nie? Także niech to robi. I jest to właśnie bardzo kontrowersyjna osoba. No, ja co prawda nie oglądam zbyt często, czasem oglądam po prostu, żeby się pośmiać czasem. Albo, ale też wiadomo, można się dowiedzieć ciekawych rzeczy, to zależy kto co lubi tak naprawdę, prawda? Więc... kto co lubi, oglądajcie co chcecie, wolny kroj, prawda, także tak to wygląda w moim przypadku i nie mogę w ogóle, zobaczcie co ona ma na szyi, no wygląda strasznie dziewczyna, to w ogóle pod oczami to ja chciałem jej robić w ogóle kreski, wiecie, że to są niby kreski takie, bo ja się dowiedziałem, że kreski są pod oczami też i takie, jak to się nazywa, takie to w górę, takie fiu 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 bździu, też jej zrobiłem, tutaj w ogóle starałem jakąś obramowanie dla włosów się zrobić, ale mi nie wyszło. Ja się śmieję z samego siebie, jak to wygląda, to jest straszne. O, tutaj chciałem jeszcze jakieś, tutaj widzicie, jakieś pasemka, jakieś takie końcówki inne, ale oczywiście wyszło jak zawsze, czyli źle. Tak, i musiałem to wszystko cofać. Jest, wygląda to strasznie komicznie i naprawdę sam po prostu nie wierzę, że ja to zrobiłem i że ja wam to pokażę, ale mam nadzieję, że wam to się spodoba, bo jest coś dosyć śmieszne w samym nagrywaniu i w samym robocie. Ja się naprawdę, w samej robocie, ja się naprawdę świetnie bawiłem robiąc to, więc mam nadzieję, że wy też będziecie się świetnie bawić robiąc to i że faktycznie włączycie się w to, a nie mnie olejecie. Jeżeli ktoś po prostu się w to włączy i wyśle Sima na hashtag właśnie kosmorysuje albo do mnie na grupę, to wtedy po prostu będę uwielbiał i na pewno wstawię w odcinek następny, oczywiście jeżeli będziecie chcieli następny odcinek, także napiszcie mi, czy chcecie następny odcinek, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna informacja. Napiszcie mi też, czy jak sądzicie, jaką tutaj ocenę dacie seksmasterce od 0 do 10, ja mówię takie 3 na 10 może, ale starałem się, czy nie jest najważniejszy właśnie po angielsku, to jest effort, czyli zaangażowanie. Czy zaangażowanie nie jest ważne? Jest ważne. Ważne, że się starałem, prawda? To nieważne, że to wygląda strasznie. Ważne, że się starałem. I co? Macie jeszcze minutkę rysowania, później macie zdjęcia seksmasterki. Tutaj wam puszczę troszeczkę muzyczki i widzimy się w następnych odcinkach. Także pamiętajcie, napiszcie mi, czy chcecie kolejne odcinki z tej takiej miniserii. Czy wam się w ogóle podoba pomysł i... widzimy się co w następnych odcinkach. Do zobaczenia w następnych. Także z tej strony był Kosmo. Z drugiej strony oczywiście wy. Wchodźcie na Snapa, Insta, na grupę oczywiście, bo tam właśnie będzie post dla seksmasterek waszych.
I pamiętajcie o hashtagu Kosmorysuję na Instagramie, jeżeli nie chcecie być na grupie, nie macie Facebooka. No i jedynie jeszcze, jeżeli nie macie kompletnie innej opcji, to możecie wysłać mi też na maila, macie maila w informacjach kanału, tam też możecie wysłać mi zdjęcie swojej szykszmoszterki. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. I mama zaczęła odkurzać, także do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko, piąteczki dla was, piątka, 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 pa pa. Just all for show. So messed up. I was yours to keep. Now you're never coming home with me. I'm sick of you. So sick of you. I'm sick of you. You're here with charms, trying to explain how you tripped. She fell and both were going up again. You ask me if I might forgive sometime. Always, maybe never. I'm tired, thought I'd let you know that the tears were just all for show. Sick of you.